No i mamy 15 października 2023 roku, wieczny dzień, zaczynają się wybory, a moim wyborem jest pobieganie sobie z Tereską. Wybieram Tereskę. 10 minut za mną, jakieś złote 88, kulka ołowiana i lecimy dalej. Szybka teleportacja na plac zabaw koło Trynki. Zobaczcie, zlikwidowali tą moją okrągłą huśtawkę i dlatego wpada tylko 60 groszy. A my spadamy na kolejny obiekt. Trzeci obiekt zrobiony na szybko i co? Jajco, 12 groszy. Tutaj ci przyloszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. O, patrzcie, ja skończyłem właśnie robotę, a tu przyjechała straż miejska. Mam nadzieję, że nie po mnie. Taka sytuacja, a ja sobie idę właśnie. Powiem wam tak, byłem teraz z Tereską na czwartym obiekcie, czyli na parku miejskim, ale to nie przypadek, że w tym miejscu nie da się chodzić z Tereską. Owszem, Legend daje sobie tutaj radę. Teresa głupieje, nie można jej nijak skalibrować. Nie wiem, co tutaj mają za urządzenia, ale po prostu nie da rady tutaj chodzić. Dlatego odpuszczam to miejsce i jak na razie mamy 2,40 z trzech obiektów, a więc średnia 80 groszy, wow. No i czasem tak bywa, że jeden obiekt zrekompensuje trzy poprzednie. Patrzcie, 7,12 i już mamy 9,50 do tej pory z czterech obiektów. No i z 9,50 zrobiło się 11 z groszami, ale mądrość z tym barka powiada nam, że to jeszcze nie koniec. Te miejscówki nie przestają mnie zadziwiać. Zobaczcie, taka tam niepozorna huśtawka i 6,50 wpada. No to ładnie, mamy już przeszło 18 ziko. Wchodzę na kolejny obiekt, ale zobaczcie, przechodzę i co widzę? Na oko. Tak, tak, podłożył sobie. Nie mam co robić, tylko sobie podkładać jedno złotówki. Wow, jest, zetka na oko. A tu jeszcze znalazłem na tamtym placu jakieś takie frędzle. Mądrość z tym barka była naprawdę prorocza, że to jeszcze nie koniec. Patrzcie na to, 7 z groszami, ja pierdziukam, przecież tu już jest około 26-7 zł. Nie spodziewałem się tego, a pamiętacie, jakie były początki? 80 groszy średnia po trzech placach, coś pięknego. Patrzcie, jakie piękne miejsce do robienia fiflaków. Tego się było można spodziewać, że dorzucimy jeszcze. Także fajne proroctwo z tym barka dobrze gadało. Ja mam około 30 zł i tą kwotą będę kończył. Uciekam. No witam was, 17 października 2023 roku. Jest godzina 7:25. Pół stopnia na plusie. A my jedziemy. Spójrzcie, jak pięknie słonko wstaje. Czy to nie wygląda przecudnie? Wow. Mgła pomogła w dojrzeniu słonka. Jest super. A ja jadę na magnes. Mam zapakowanego WKZ-a. Jedziemy nad jeziorko. Moje ulubione. Tam, gdzie wychodziło niegdyś mnóstwo przynęt wędkarskich. No to meldujemy się na pierwszym stanowisku wędkarskim. Nieco powędkujemy. Jest pierwsza zdobycz. Jakiś taki zawias i kawałek blachuni. Było tradycyjne macanko przy pomoście i efektem tego jest pierwsza dzisiaj gumeczka typu kopytko. Druga podpomostowa zdobycz to koszyczek zanętowy, a bardziej jego zwłoki. Wpada pompka do roweru, taka tam z PRL-u. Jakiś taki wygnieciony kubeczek. To piękne uczucie, kiedy coś ciągnę. Waga nie za duża, ale na pewno coś na końcu mamy. Spójrzmy, co to będzie. Opa, dawaj, dawaj, dawaj. Ło, panie. Ale stado drutosławskich. Tam bąbelki aż idą, zobaczcie. Coś pod nosem. Czyżby znów druciki? Zaraz się przekonamy. No jest ciężar, ale lubię to uczucie. Coś pięknego. To jest lepsze niż wykrywać. Ło, ludzie, spójrzcie, jaka podkowa. Ileż to szczęścia będzie. Znów coś idzie, to będzie nieco dłuższe. Wyczuwam, jak podniesie telepie. Cóż to będzie? O, panie, nie jest to wcale długie. Takie kombo. Podeszwa od buta.
jakaś blacha i druty, szarpi druty. Ale zerkajcie pośród drutów, jaki piękny haczyk wylazł w dobrym stanie. No niestety trafiłem na miejsce, gdzie jakaś opona jest rozerwana od ciągnika i wyłazi takie stado drucików. 8.06, tu widzę, ktoś się rozkłada, będzie łowił ryby. My tymczasem machamy sobie na tym pomoście. Chyba się przejdę na dalsze pomosty, żeby tu sobie nie przeszkadzać nawzajem. Idąc na drugą miejscówkę, zobaczyłem ślad po ognisku. Dobra, poniuchamy, co nam tu się przyklei. Ale klika. No i mamy taka zdobycz z ogniska. A co to idzie spod pomostu? Patrzcie, wow. Wow. Jakaś latarka LED-owa. Widzicie to? Ciekawe, czy będzie działała. Już miałem pochwalić, że tu są fajnie śmietniki zorganizowane przy każdym stanowisku, ale niestety niektórym to nie wystarcza. Łatwiej jest rzucić do wody puszkę. No cóż, tym razem wychodzi taki piwny jest. Piwozwierz. A do tego wszystkiego kombinerki, zobaczcie, jeszcze działające. Chyba resztki po jakimś szpadelku czy innym narzędziu. I taka podpórka pod wędkę. Wygląda jak taki duży wkrętak. Zobaczcie na końcówkę. Kiedyś już coś takiego wyciągnąłem. Hej, ale teraz cicho tam, bo chwyciłem coś dużego. Wow, patrzcie, co to idzie. Strasznie zamulone. O fuck, ile tu jest muł. Jakiś pojemnik do powieszenia na ścianie z kranikiem. Od czego to cudo może być? A do tego naprawdę solidny kawał zębatki. Najgorsze jest to, że co chwilę GoPro mi się wyłącza. Nie wiem, czy to od niskiej temperatury. Tymczasem taka rurka. Witam, witam. To, musiałem przyjść, wrzucić to, bo już mi się do wiadra nie mieści. A zobaczcie, jaka wystawka. O, a lampka moja. Co, poważnie? To proszę ją zabierać, jak jest. Moja. No to proszę ją zabrać. Spadła do wody i nie miałem. Nie ma problemu, proszę ją zabrać. To się fajnie znalazła. Po to tu jestem. Ale nie wiem, czy ona działa. No nie wiadomo, no to tego nie gwarantuję. Długo leżała w wodzie? 2 tygodnie. A no to powinna działać, wyczyścić porządnie. No, no. Nie wiem, czy słyszeliście, bo mi się GoPro wyłącza co chwilę, ale lampka trafiła do właściciela. Pan rozpoznał w niej swoją własność. Skoro tak twierdzi, to oddałem mu ją. Niech osoby tam naprawi, podsuszy i będzie działać. A ja wyrzuciłem złom do samochodu i lecę dalej. Gnam na trzecie stanowisko, ale widzę kolejne ognisko. Robi się coraz cieplej, a my tu mamy stado gwoździ. Ale zerkajcie, gdzie ja wchodzę, normalnie jak na salony. Wow, no tak to można łowić rybki, prawda? Ktoś sobie zorganizował. Takie to się umie ustawić. Ale coś idzie, ale coś idzie. Co to idzie? O, panie, taki drągal. To wygląda jak kawałek ramy od roweru. I kawałek. I nie mogę użyć tego słowa, wiecie, cenzura. Ale patrzcie na to. Ktoś wrzucił krzesło wędkarskie. O, komuś się nudziło, spójrzcie. Popa! Jest. Drugie krzesło. Jedno tutaj stało, drugie leżało w wodzie. No to je wyciągnęliśmy. Czyżby ktoś po prostu je wyrzucił, bo już się tutaj zapadło? No to nieładnie, jeśli tak. Idzie kawał śruby. Twój ciężar posiadającej. Jest współczesne 10 groszy z szajs metalu. Patrzcie, co teraz. Taka obręcz. Chyba felga rowerowa, co? Szprychy, panie, zgnili. No i fajnie. Felgi sobie poskładałem w domu. Złożyłem z powrotem. I rzucam dalej. Z tego samego miejsca solidny pręcik. Tym razem fajerka. Oby było ich tu więcej. Resztka kosy. Ktoś kosił w wodzie. Leżało tuż przy brzegu. Zobaczcie, resztki siodełka od Ukrainy czy innego takiego roweru. Znów podnoszę coś przy samym brzegu. O, panie. Ale drąga. Widzieli coś takiego? Naprawdę solidna waga. To jeszcze jest nagwintowane. Jakaś rura. No i dobra, to
To był ostatni rzut, byłem jakieś niecałe 2 godzinki. Nastrugałem drugie wiadro złomu. Spodziewałem się więcej gadżetów wędkarskich, ale jest jak jest. Ja uciekam. No i jeśli chodzi o magnesy neodymowe, to nie muszę Wam przypominać, że ja swoje kupuję w Magtomie. Są to magnesy walcowe. Najbardziej rekomenduję magnes 70x40. Mega solidna robota. Na wiele, wiele lat Wam to wystarczy. W firmie Magtom zaopatrzycie się również w rękawiczki i cały osprzęt potrzebny do połowów. A więc w razie pytań zapraszam do firmy Magtom. Tu macie namiary.